witam was wszystkich. Przejeżdżałem sobie tutaj w tej okolicy, patrzę, a tu autohandelek. Tutaj macie nazwę autohandlu. Jesteśmy w Fircie. Zauważyłem tutaj Opla Omega na sprzedaż. Postanowiłem się zatrzymać. Dziękuję za pozdrowienia, dziękuję za komentarze, dzięki za łapeczki. To zobaczmy, co ma tutaj ciekawego. A powiem wam, że ma kilka ciekawych samochodów. Opel Omega rocznik 2001. Przejechane 148 tysięcy kilometrów. Silnik 2.6 V6, 180 koni. Oczywiście benzynka, skrzynia manualna. Cena wywoławcza 2500 euro za ten samochód. Przegląd techniczny ma jeszcze do maja 2023 roku. Auto generalnie prezentuje się bardzo ładnie. Wnętrze samochodu czyste i zadbane. Oczywiście mieszek od zmiany biegów jest delikatnie wytarty. Obejrzałem całą karoserię, przemierzyłem. Wychodzi na to, że tylne błotniki zostały lekko przelakierowane oraz tutaj doły drzwi. Dlatego też nigdzie nie widzę, słuchajcie, na samochodzie korozji. Jedyną purchawkę, którą znalazłem, jest tutaj pod spoilerem. Poza tym auto naprawdę bez zadrapań, bez wgniotów. Prezentuje się bardzo ładnie. Kierownica multifunkcyjna, obszyta w skórze. Oponki wypadałoby powoli wymienić. Tarcze hamulcowe rantów nie mają. Rzadki okaz, muszę wam powiedzieć. Takich Omeg tutaj się za dużo nie widuje na sprzedaż. Są też wstawki drewniane. Piszcie w komentarzach, co sądzicie o tych samochodach. Jest też Scenic 1.4 TCE, 131 koni, benzynka. Auto ma przejechane 104 tysiące kilometrów. Cena wywoławcza 5000 euro. Rocznik 2009. Generalnie nie prezentuje się źle. Auto wygląda na zadbane, gdzieniegdzie jakąś niewielką obcierkę można na samochodzie tutaj znaleźć. Często piszecie, Nygus, ceny z kosmosu. Słuchajcie, taniej nie będzie. Poczekajcie jeszcze po nowym roku. Jak cofniecie się do moich filmików, to powiecie, ale było tanio. Nowe samochody mają podrożeć od nowego roku o 25% tutaj w Niemczech. Wnętrze czyste i zadbane, 104 tysiące przejechane, więc dramatu nie ma. Tutaj lekka obciereczka, oponki Nexen. Ma tutaj też Jaguara S-Type'a. S-Type kostuje 3600 euro, przejechane 212 tysięcy km, 5,5 litra, 200 koni benzynka z 2002 rocznika. Skóra w środku, delikatnie fotel kierowcy powycierany. Trzeba by sobie tutaj konserwację tej skóry zrobić, ale nie wiem, co tutaj się zdarzyło. Zobaczcie, purchel i tutaj ktoś zderzak normalnie na wkręty zamocował w tym samochodzie, łapy do obcięcia. Jak można zderzaki na blacho wkręty poprzykręcać? I tutaj jeszcze większa purchawa i zobaczcie, wkręt normalnie bezczelnie wkręcony. Ma tutaj też Volkswagena w kabriolecie, wersja Karman, czyli dosyć fajnie wyposażona i do tego jest obspoilerowana. Chociaż w sumie, Nygus, może się mylisz. Karman to jest chyba pakiet stylistyczny, także poprawiam się, żebyście nie pisali mi w komentarzach, że się nie znam. 2000 euro, 260 przejechane, 101 koni, 2000 rocznik, Golfik. Troszeczkę taki nieświeży, trzeba by sobie go tutaj odszykować. Ale dosyć fajny pakiet stylistyczny. Myślę, że za 1500 jest do oddania. Ma tutaj też Asterkę 1.7 w dieselku, 110 koni, czyli silnik Isuzu. Przejechane 209, rok 10. Cena wywoławcza 2800 euro, czyli myślę za jakieś 2300 do wyrwania. Tutaj delikatnie jest zderzak, jak widzieliście, przytarty. Ale dramatu, słuchajcie, tutaj nie ma. Ma kilka tutaj dosyć ciekawych samochodów. Zobaczcie, BMW w kompocie, do tego z odsuwanym dachem, 102 konie, 280 przejechane, rocznik 9.6, 2000 euro sobie życzy za kompota. Nie wygląda najgorzej. Tutaj leciutkie zaprawki na nadkolu i z tamtej strony na samochodzie znalazłem
purchelki tutaj też zresztą się lekkie pojawiają, ale to jest niewielka korozja na samochodzie. No i rzadki spotykany okaz ze względu na ten dach odsuwany. Tutaj oczywiście też są delikatne purchle na nadkolach. Tutaj troszeczkę to brzydko wygląda. Środek w sumie czysty i zadbany. Tutaj ma BMW E46, 328 i 193 konie, skrzynia manualna. Cena 3000 euro, 225 tysięcy przejechane, rocznik 99. Przegląd ważny jeszcze rok czasu. Zderzaki trzeba by przelakierować. Tutaj jakieś uszczelki brakuje, lampę ktoś wkleił na silikon, błotnik do przelakierowania. Tutaj pojawił się, jak widać, rudzielec. Delikatnie lusterko jest przetarte, jak wiecie, wszystko u mnie jest na żywca. Skóra w środku, skrzynia manualna. Mam tutaj za plecami ruchliwą ulicę. W tej chwili akurat się troszeczkę uspokoiło, ale za chwilę znowu będą jeździli. Tutaj jest rudzielec, tylni zderzak też wypadałoby tutaj przelakierować. Tutaj pojawił się purchel na listwie. Ta strona samochodu wygląda o wiele lepiej niż strona pasażera. Myślę, że jakieś 2,5 tysiąca euro i można tą BMW sobie przytulić. Nie wiem, w jakim jest stanie technicznym. I tutaj, jak widać, lusterko też ktoś delikatnie przyhaczył. 2.8 benzynka, pancerna jednostka. I tutaj, jak widać, delikatnie lampa jest przyparowana i zderzak oczywiście przytarty. Dlatego mówię, całe zderzaki do polakierowania. I tutaj Skoda Fabia w RS. 1.9 diesel, 131 koni. Słuchajcie, takich Skód tutaj też już nie widuję na sprzedaż. Lampy trzeba by sobie przepolerować. Troszeczkę tutaj wyblakły. Cena za Skodzinkę 3600 euro. Rok 2006 diesel, przejechane 181 tysięcy. Nawigacja RS Xenon 6-biegowa, druga ręka. Nie wiem, jakieś tutaj dodatkowe zegary widzę, ktoś założył. Myślałem, że coś tutaj się odkleja. Powiem Wam, generalnie ta Skodzinka nie wygląda najgorzej. Ma jeszcze dosyć ładne oponki. Delikatnie z tyłu zderzak jest poprzycierany. Ale generalnie auto nie wygląda najgorzej. No tarcze hamulcowe z tyłu wypadałoby wymienić. A z przodu nie ma dramatu, chociaż delikatny rant już się pojawił. Skoda Fabia w RS-ie, BMW w kupejce i do tego Opel Omega. Powiem Wam, ciekawe kąski. Jadę dalej, może spotkam jeszcze jakiś autohandel. Pamiętaj o łapce. I co, widzimy się w kolejnych filmikach. Do następnego. Pozdrawiam, Nygus, cześć.